drodzy, bardzo serdecznie. Witam też Maję, Gabrysię, Igora i Samuela. Fajnie, że możemy się znowu spotkać. Minęły nam wakacje i wracamy do Was z nowymi pomysłami i z nowymi szkółkami. A dzisiaj gościmy w pokoju Igora, który zaprosił nas do siebie, żebyśmy mogli nagrać dzisiejszą szkółkę. Jesteśmy więc w Namysłowie. Możecie po szkółce otworzyć mapę Polski i poszukać, w jakim województwie jest Namysłów. Ciekawe, czy uda Wam się znaleźć. A my chcemy zacząć od krótkiej piosenki. Pewnie też ją znacie. To przy okazji jest taka Boża gimnastyka. Słuchajcie, przygotowujemy ręce, palce i śpiewamy tak. Głowa, ramiona, nogi i stopy. I wiecie co? To wszystko należy do Jezusa. A potem będziemy śpiewać oczy, uszy, buzia, nos należą do Jezusa, bo nasze oczy, nasze uszy, nasze usta i nasz nos też wszystko należy do Pana Jezusa. Wy znacie tą piosenkę, prawda? Tak. Mam nadzieję, że dzieci, które nas oglądają, też ją znają i chętnie z nami zaśpiewają. No to zapraszamy. Głowa, ramiona, nogi, stopy. Głowa, ramiona, nogi, stopy. Głowa, ramiona, nogi, stopy należą do Jezusa. Głowa, ramiona, nogi, stopy. Głowa, ramiona, nogi, stopy. Głowa, ramiona, nogi, stopy należą do Jezusa. Głowa, ramiona, nogi, stopy. Głowa, ramiona, nogi, stopy. Głowa, ramiona, nogi, stopy należą do Jezusa. Świetnie! Ja już podniesiałam. Druga zwrotka. Oczy, uszy, buzia i nos. Uwaga! Oczy, uszy, buzia, nos. Oczy, uszy, buzia, nos. Oczy, uszy, buzia, nos należą do Jezusa. Oczy, uszy, buzia, nos. Oczy, uszy, buzia, nos. Oczy, uszy, buzia, nos należą do Jezusa. Oczy, uszy, buzia, nos. Oczy, uszy, buzia, nos. Oczy, uszy, buzia, nos należą do Jezusa. Świetnie! Mam nadzieję, że Wam wyszło tak samo dobrze jak nam. Nos też należy do Pana Jezusa. Świetnie zaśpiewaliście, ale oprócz piosenki chcemy też dzisiaj Panu Bogu podziękować za minione wakacje i poprosić o ten rok szkolny, który się właśnie rozpoczął. Jak możemy to zrobić? Powiedzcie. Mówiąc proszę albo dziękuję. Mówiąc proszę albo dziękuję. A jak możemy prosić Pana Boga i dziękować Mu, Gabrysia? Modlitwą. Modlitwą, świetnie. Zachęcamy Was też do wspólnej modlitwy. Złóżcie rączki, zamknijcie swoje oczka, wtedy nam nic nie przeszkadza i będziemy chcieli się modlić. Kochany i dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas wakacji, który jest za nami. Dziękujemy Ci, że możemy się wszyscy spotkać cali i zdrowi w nowym roku szkolnym. Dziękujemy Ci za Twoją ochronę i za Twoje prowadzenie. Dziękujemy Ci za wszystko, co mogliśmy w czasie tych wakacji przeżyć. A teraz prosimy Cię o wiele siły i o to, abyś Ty przez ten nowy rok szkolny nas przeprowadził. Abyś Ty nas strzegł, dbał o nasze bezpieczeństwo, dodawał nam mądrości i abyś był z nami aż do następnych wakacji. Dziękujemy Ci też za dzisiejszy dzień i za to, że możemy dzisiaj znowu wsłuchiwać się w Twoje słowo i poznawać Ciebie jeszcze lepiej. Dziękujemy Ci, Panie, za każdą chwilę spędzoną z Tobą i prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, chcę Wam dzisiaj opowiedzieć pewną historię, która wydarzyła się na samym początku życia Kościoła. Wiecie, Kościół powstał wtedy, kiedy Pan Jezus już zmartwychwstał,
poszedł do nieba, ale zostawił na ziemi kogoś, kogo bardzo dobrze przygotował do tego, żeby opowiadać o Panu Bogu. Wiecie, kto to był? Nie, Pan Jezus już poszedł do nieba i kogo zostawił? Swoich? Uczniów. Swoich uczniów. I oni zakładali nowe zbory, nowe parafie, dzisiaj byśmy powiedzieli, i głosili Boże Słowo. I wiecie co? Dzięki temu, że oni głosili Boże Słowo, chrześcijan przybywało, czyli przybywało tych, którzy wierzyli w Pana Jezusa i kochali Pana Boga. W pewnym momencie było już tak wielu chrześcijan, że apostołom było trudno pogodzić wszystkie obowiązki. Apostołowie, możemy powiedzieć, że pełnili taką funkcję, jaką dzisiaj pełnią wasi księża w parafiach. Czyli głosili Boże Słowo, udzielali komunii świętej, troszczyli się o wszystkich chrześcijan. Ale wiecie co? Nastał taki czas, gdzie ludzie zauważyli, że apostołowie mają tak dużo zajęć i tak dużo obowiązków, że nie mają czasu troszczyć się o wdowy. Wiecie, kto to są wdowy? Nie. Kim jest wdowa? Wdowa to jest kobieta, której umarł mąż. I ona już nie jest mężatką, jest wdową. I wiecie, w tamtych czasach było tak, że jak kobieta zostawała wdową, to wymagała szczególnej opieki. Dlatego, że w tamtych czasach kobiety nie pracowały zawodowo i nie zarabiały pieniędzy. Były utrzymywane przez swoich mężów, przez mężczyzn. Kiedy mąż umierał, kobieta bardzo często nie miała pieniędzy i nie miała za co żyć. Dlatego taki zbór otaczał kobiety, wdowy, szczególną opieką i troską. Ale okazało się, że apostołowie mają tak wiele obowiązków, że nie są w stanie zatroszczyć się o wszystkie wdowy. I wiecie co? Wtedy apostołowie powiedzieli tak. Zbierzcie tutaj wszystkich. Będziemy wybierać mężczyzn, którzy mają w sercu wiarę, którzy kochają Pana Boga i którzy mają dużą mądrość. I wybrano takich mężczyzn 7. Nazwano ich 7 diakonami. Zobaczcie, przygotowałam kartki, na których jest napisane, jak oni się nazywali. Pierwszy był... Szczepan. Mamy tu Szczepana. Drugi diakon to był Filip. Mamy też Filipa. Był też trzeci diakon, który został powołany. Samuel? Prochor. Prochor. Bardzo dobrze. Mamy Prochora. Był też czwarty diakon. Jak miał na imię? Nikanor. Tak, proszę bardzo. Mamy Nikanora. O. Był też piąty diakon. Nazywał się? Tymon. Tak jest. Nazywał się Tymon. O. Mamy Tymona. Był szósty diakon. Proszę bardzo. Jak on miał na imię? Parmenas. Parmenas. Świetnie. Mamy Parmenasa. O. I był siódmy diakon. Mikołaj. Mikołaj. I mamy tutaj Mikołaja. O. I w taki sposób zostali wybrani pierwsi, no, stoi Mikołaj, stoi. W ten sposób zostali wybrani pierwsi diakoni. Ile ich było? 7. 7 diakonów.
Najbardziej znany z tych siedmiu jest ten pierwszy, Szczepan. Ale to dlatego, że o nim jest jeszcze inna historia w Biblii, której my dzisiaj nie będziemy opowiadać, ale możecie razem z rodzicami spróbować poszukać historię Szczepana w Dziejach Apostolskich. Ci diakoni zostali powołani do tego, żeby być wsparciem i pomocą dla apostołów, czyli dla tych, którzy mieli głosić Słowo Boże. Diakoni mieli usługiwać przy stołach, mieli troszczyć się o wdowy, mieli troszczyć się o ubogich, o tych, którzy potrzebują pomocy. Dzisiaj w naszym kościele też mamy diakonów. Pełnią oni dzisiaj bardziej podobną funkcję do księży. Też odprawiają nabożeństwa, udzielają komunii świętej, ale też prowadzą lekcje religii, szkółki niedzielne, odwiedzają chorych, odwiedzają też wdowy, odwiedzają starszych i troszczą się o to, żeby parafianom w parafii niczego nie zabrakło. Dzisiaj funkcję diakona pełnią głównie kobiety, ale mamy też w naszym kościele jednego pana diakona. A zauważcie, pierwsi diakoni to były panie czy panowie? Panowie. Panowie, wtedy było siedmiu mężczyzn. Dzisiaj to jest głównie funkcja kobiet i jednego pana w naszym polskim kościele. A współcześnie wyznacie jakiegoś diakona? Ty. Kogo? A, no właśnie, no właśnie. Ale wiecie co? Czy to, co miało należeć do obowiązków diakonów, to jest tylko i wyłącznie praca dla nich? Jak myślicie? To pomaganie starszym, troszczenie się o wdowy. Czy mogą to robić tylko diakoni? Nie. A kto jeszcze może to robić? Nie ludzie. Jacy? No? Kto jeszcze może robić to, do czego zostali? Księża też mogą, oczywiście, mogą się troszczyć o biednych. No Pan Bóg to się troszczy o każdego. Ale kto jeszcze może robić to wszystko, do czego zostali powołani diakoni? Dzieci. Dzieci też, słuchajcie. Każdy. Ciekawe, czy ktoś z Was przed ekranem odpowiedział na to pytanie właśnie każdy. Wiecie, skąd ja to wiem, że każdy? Bo po pierwsze, nie jest to takie trudne, ale mamy też w Biblii napisane coś takiego. Kto to umie przeczytać? Ja. Igor, czytaj. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. Zobaczcie, to jest werset napisany w Biblii, w pierwszym liście do Koryntian, w 3:9. Nie mamy tu napisane, diakoni są bowiem współpracownikami Boga. Jest napisane, jesteśmy, bo my wszyscy, i ja, i Maja, i Igor, i Gabrysia, i Samuel, wszyscy jesteśmy współpracownikami Boga, czyli wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby troszczyć się o tych, których mamy wkoło siebie. O kogo możemy się troszczyć? O rodzinę. O rodzinę. Możemy się troszczyć też? O Pana Boga. O Pana Boga? No, to Pan Bóg bardziej się troszczy o nas. My możemy Mu za to dziękować. Ale tak wkoło siebie, o kogo się możemy troszczyć? O siostrę. O siostrę młodszą, prawda? Obaj macie młodsze siostry, to wiecie, że czasem trzeba się o nie zatroszczyć, prawda? Ale o starszego brata też się trzeba zatroszczyć, czy nie, Maja? Tak. Tak, pewnie, że tak. O starszego brata też się można troszczyć. Gabrysia, o kogo się jeszcze można troszczyć? O babcię. O babcię, właśnie. A o dziadka też? Tak. O dziadka też. Możemy się zatroszczyć o starszą sąsiadkę na przykład. Możemy pomóc jej zanieść zakupy do domu, kiedy widzimy, że idzie z ciężką torbą ze sklepu.
Albo możemy na przykład zrobić jakąś miłą laurkę dla kogoś, kto siedzi smutny sam w domu, bo na przykład jest chory i nie może wychodzić z domu, albo dlatego, że czuje się samotny. Jest wiele, wiele sposobów, jak możemy troszczyć się o innych ludzi. I jesteśmy do tego powołani, bo jesteśmy kim? O czym nam mówi ten werset? Współpracownikami Boga. Jesteśmy współpracownikami Boga. Słuchajcie, przeczytajmy sobie ten werset głośno razem. Uwaga, 3, 4. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. A powiedzcie to jeszcze raz bardzo głośno, tak żeby sąsiedzi za okien słyszeli. To musicie powiedzieć tak głośno, żeby przez zamknięte okna usłyszeli. Uwaga, a dzieci przy ekranach mówią razem z nami. To uwaga. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. Świetnie. A teraz mówimy bardzo cichutko, szeptem. Dobra, uwaga. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. Świetnie. A teraz mówimy tak, żeby przedłużać każde słowo. Tak śmiesznie powiemy, dobra? Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. Świetnie, a teraz mówimy bardzo szybko. Uwaga, 3, 4. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. Świetnie, no to przeczytajmy to jeszcze raz normalnie i razem z adresem, który mamy na końcu, czyli z odnośnikiem. 3, 4. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. 1 Koryntian 3:9. Świetnie, ale wiecie co? Ja trochę zepsuję moją kartkę. Hop. Mamy teraz trudniej. Czytamy, uwaga. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. 1 Koryntian 3:9. Nie, przecinka nie czytamy, czytamy 3:9, a to znaczy 3 rozdział tego listu, 9 wiersz. No to uwaga, psuję moją kartkę dalej. Łatwo będzie? No zaraz zobaczymy. Wyrzucamy drugi kawałek. Czytamy znowu. Uwaga. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. 1 Koryntian 3:9. O, to naprawdę jest bardzo proste. No to ja teraz wyrwę ten kawałek, który jest najtrudniejszy. Pamiętacie adres? Wyrzucam karteczkę. I uwaga, 3, 4. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. 1 Koryntian 3:9. Brawo! Wyrzucam resztę mojego wersetu. I teraz mówimy na pamięć. 3, 4. Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga. 1 Koryntian 3:9. A co to znaczy, że jesteśmy współpracownikami Boga? Czyli że z Nim pracujemy. To znaczy, że jesteśmy Jego narzędziami na ziemi. Że powinniśmy troszczyć się o innych ludzi tak, jak On troszczy się o nas. I tak jak o innych ludzi, o członków parafii, zboru, w pierwszym kościele troszczyli się kto? Jak oni się nazywali? Stefan. Diakoni. Przeczytajmy jeszcze raz imiona tych diakonów. Igor czyta pierwsze. Stefan,
Samuel? Nikanor. Nikanor. Gabrysia? Filip. Świetnie. Igor? Prochor. Prochor. Gabrysia? Ty? Tu. Ty. Tymon? Tymon. Samuel? Parmenas. Parmenas. I Maja? Może powiedzieć Mikołaj. Mikołaj. Mikołaj, świetnie. Znamy już wszystkich siedmiu diakonów, którzy w pierwszym kościele zostali powołani do tego, żeby służyć ludziom, żeby być wsparciem dla apostołów i wsparciem dla wszystkich chrześcijan. Zachęcam Was wszystkich, i dzieci przed ekranami, i dzieci, które są dzisiaj ze mną, do tego, żeby również, tak jak pierwsi diakoni, chcieli być wsparciem dla wszystkich, których mają wkoło siebie. A teraz zapraszam Was na pracę plastyczną. W czasie tej pracy plastycznej będziemy chcieli wykonać taki mały przypominacz o tym, że chętnie pomagamy innym. Zapraszam! Kochani, mówiliśmy sobie o powołaniu siedmiu diakonów, czyli o powołaniu osób, które miały troszczyć się o innych w zborze. I chciałabym, żebyśmy sobie zrobili dzisiaj taki przypominacz takiego diakona, który będzie przypominał nam o tym, że powinniśmy chętnie pomagać, ale jednocześnie będzie świetną zakładką do książki. Zobaczcie, mam tutaj książkę i możemy włożyć. To nie książka. To jest książka. I zobaczcie, diakon nam wystaje z książki i tutaj mu wystaje jeszcze sukieneczka. Można sobie zaznaczyć, na której stronie Maja skończyła czytać swoją książkę. I takiego diakona, przypominacza, będziemy chcieli sobie teraz zrobić. Pokażcie, jak Wam wyszli Wasi diakoni zakładki. Świetnie! Pokazujemy wszyscy swoje prace dzieciom, które nas oglądają. Zobaczcie, mamy nadzieję, że Wasze wyszły równie piękne jak nasze. Życzymy Wam dobrej niedzieli, miłej zabawy i życzymy Wam tego, żebyście zawsze chętnie pomagali. A pamiętacie nasz werset? Bo wszyscy jesteśmy współpracownikami Boga. Świetnie. No to do zobaczenia. Cześć!